Witam Państwa serdecznie na pomorskim gotowaniu, a znajdujemy się w gospodarstwie agroturystycznym Gościna Kaliska Kościerskie na Kaszubach. Dzisiaj dla Państwa przygotuję sałatkę jarzynową z żurawiną. A mianowicie co do tego potrzebne, na pewno suszona żurawina, gruszki, to są gruszki klapsy, które są rok już w słoiczku. Ten kompot jest robiony na bazie zakwaszania też owocem żurawiny. Pewnie tu w słoiczku widać jest owoc, czyli ten syrop taki jest słodko-kwaśny. Jest potrzebna fasola, koperek, czosnek, ale też sosik będziemy robić, jogurt, śmietanka, majonez, pieprz, odrobinę soli i cukru. I to z tych składników będę przygotowywać właśnie sałatkę. I tak, wsypujemy fasolkę. Teraz pokroimy gruszkę w kosteczki. To jest bardzo szybka też sałatka przygotowana, bo nie trzeba kompotu gotować. Mamy go już w spiżarni. Kiedy chcemy sobie sałatkę przygotować, to wystarczy tylko niewiele i odpowiednio smakowo doprawić. A też znajdujemy się na szlaku żurawinowym, który ma 140 km. Zapraszam na stronę Traseo, szlak kaszubskiej żurawiny. Tam są pokazane miejsca, gdzie można spożyć w restauracji czy w gospodarstwie agroturystycznym potraw z żurawiną, ale również miejsca występowania żurawiny. Ciekawe atrakcje, bo przecież tutaj w powiecie kościerskim mamy mnóstwo ciekawych atrakcji. I to wszystko, co mamy, zaoferujemy Państwu właśnie na szlaku żurawinowym. Cyklicznie robimy festiwal żurawiny w drugą sobotę i niedzielę miesiąca września. Także każdego roku zapraszamy na szlak żurawinowy, bo za każdym razem przemieszczamy się w inne miejsce, a też jest wejście studyjne na bagna i jest live cooking. Kucharze tutaj już, mistrzowie kuchni Polski będą przygotowywać potrawy, między innymi będzie zupa żurawinowa przygotowana, ale też takie dania, jak tutaj robię właśnie z wykorzystaniem tego naszego rubinu kaszubskiego, jakim jest owoc żurawiny. I tutaj może nie wszystko, ale połówkę wrzucę tej żurawinki. Ona jest bardzo ważna. Jeden ząbek czosnku. Myślę, że tutaj na taką ilość wystarczy. Jak ktoś woli, może sobie dwa ząbki czosnku przygotować wedle woli, wedle smaku. Tutaj smak, doboru smaku jest indywidualny, tylko zachowanie odpowiednich składników. Można przez praskę czosnek zdusić. I teraz tutaj mamy śmietankę. To może być za dużo tego sosu, ale później go sobie zostawię jeszcze, jak będzie za dużo. Wsypujemy połowę tego koperku. Jogurtu. Majonez. Dobrze wymieszać wszystkie składniki razem, odrobinę cukru, soli. I pieprzu. I jeszcze wymieszamy.
Ja wszystkie tutaj gruszki wyłowię. A jedną sobie zostawię do dekoracji. I jeszcze kopereczku. I odrobinę soli. Na razie sobie tyle wysypię i mieszamy. I tak, szanowni Państwo, z tak prostych składników, jakim jest fasolka czerwona, gruszka, nasza kaszubska, żurawina, czosnek, śmietana, jogurt, majonez, koperek, można przygotować pyszną sałatkę. Jeszcze udekorujemy. Tak, szanowni Państwo, zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj dla Państwa sałatka jarzynowa z żurawiną i czekajcie Państwo na kolejne odcinki pomorskiego gotowania. Serdecznie zapraszam do gospodarstw agroturystycznych na Kaszubach. Wypoczywajcie razem z nami wśród pięknych klimatów, jezior i rzek. Serdecznie zapraszam.